Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. A w dzisiejszym materiale będziemy instalowali Linuxa na PlayStation 3. I co ciekawe, za pomocą tego triku uda nam się de facto zmienić konsolę w coś na kształt peceta, można powiedzieć. A powiem wam, nawet samo Sony miało kiedyś całkiem niezłe romanse z Linuxem, bo przykładowo na poprzednią wersję konsoli PlayStation 2 wypuścili oficjalny zestaw Linuxa. Ale o tym cudzie może kiedy indziej. Dzisiaj skupiamy się na PS3. W dzisiejszym materiale w ogóle omówimy sobie historię Linuxa na PlayStation 3, bo był pewien czas, kiedy oficjalnie i legalnie można było bez żadnych modyfikacji ten system zainstalować. Omówimy sobie sam proces instalacji i dlaczego dzisiaj jest dość trudno to zrobić. A także oczywiście, co myślę najciekawsze w tym filmie, faktycznie tego Linuxa trochę poużywamy, spróbujemy poinstalować, pokompilować różne programy i nagiąć PlayStation 3 do granic możliwości, o których chyba nawet Sony sobie nie do końca zdawało sprawę. No bo kto normalny przykładowo uruchamia kopanie Monero na PlayStation 3? Czy to już czas, żeby wybrać się do specjalisty? W każdym razie, zanim przejdziemy do faktycznego mięsa, w opisie tego filmu będziecie mieli sporo linków ze źródeł, z których ja korzystałem, albo niektóre wątki poupraszczałem. Jeżeli ktoś z was będzie zajawiony tematem, zachęcam poczytać sobie, możecie sobie troszeczkę rozszerzyć wiedzę, a także będą tam linki do takich rzeczy, które umożliwią wam powtórzenie tego, co ja zrobiłem, do czego zachęcam, żeby poeksperymentować. Tak więc konsola PlayStation 3 zadebiutowała w roku 2006 i myślę, że każdy z was kiedyś coś o niej słyszał. I w ramach takiej ciekawostki powiem, że ten system z konsoli PlayStation 3, który widzicie, że działa w tle, jest swego rodzaju forkiem FreeBSD i NetBSD. To tak w ramach ciekawostek. Jednakże to, co nas interesuje najbardziej, to to, że w pierwszych latach istnienia PlayStation 3 można było w sposób legalny i bardzo prosty zainstalować inny system operacyjny na tej konsoli, przykładowo właśnie Linuxa albo systemy operacyjne z rodziny BSD. Funkcja ta nazywała się OtherOS i jak sama nazwa sugeruje, właśnie pozwalała nam na zainstalowanie innego systemu i była to opcja, którą normalnie mogliśmy sobie wynikać z poziomu menu konsoli. Samo środowisko innego systemu operacyjnego dawało nam dostęp do 6 z 7 rdzeni procesora SPE, a także Sony zaprojektowało Hypervisor, który niestety ograniczał dostęp do procesora RSX, czyli procesora graficznego. Czyli w teorii mogliśmy sobie uruchomić system operacyjny, ale w praktyce no, nie bardzo nadawał się do rzeczy związanych z graniem. Natomiast całkiem nieźle nadawał się do korzystania z multimediów, do programowania, przeglądania internetu czy ogólnego eksperymentowania z konsolą. I teraz myślę, kluczowa sprawa. Po co w ogóle Sony dawało możliwość zainstalowania innego systemu na konsoli? No może wydawać się to troszeczkę dziwne. No bo tak de facto po co komu taka funkcja, co Sony zrobiło to z dobrej woli dla entuzjastów? Otóż odpowiedź brzmi i tak i nie. De facto ta funkcja powstała dla centrów obliczeń. I tak, dobrze słyszycie, centrów obliczeń. I słuchajcie, różne instytucje kupowały mnóstwo sztuk PlayStation 3, potem łączyły je w klastry i budowały de facto superkomputer, który składał się z konsol PlayStation 3. No brzmi to naprawdę dość abstrakcyjnie. Największa instytucja Air Force w Nowym Jorku wykorzystała aż 1700 takich konsol spiętych w klaster do obliczeń, który właśnie działał pod kontrolą Linuxa. Więc ta funkcja w konsolach była właśnie przede wszystkim dlatego, żeby instytucje mogły kupić sobie kilka lub kilkaset konsol PlayStation 3, a następnie wykorzystywać je w celach innych niż do grania. Ale rzeczywiście miało to sens, bo PlayStation 3 naprawdę miało bardzo, bardzo wydajny procesor Cell. I w tamtych czasach był to naprawdę potwór za stosunkowo niewielką cenę. Inną sprawą jest to, że był mega trudny do programowania i deweloperzy mieli z nim problem. A Sony po prostu ładnie ubrało to w słowa po to, że jest to taki swego rodzaju spadkobierca programu Netjarozy z PlayStation 1 i że są tak dobrzy dla społeczności homebrew i dają im fantastyczne narzędzia do zabawy z konsolą. W internecie można też natrafić na drugą historię, która jest również powiązana z tą funkcją, ale ja osobiście nie byłem w stanie ją potwierdzić. Rzekomo w Europie miał być specjalny podatek, który był nakładany na konsole do gier. I Sony, chcąc również obejść ten podatek, de facto pozwalając użytkownikom na zainstalowanie innego systemu operacyjnego na konsoli, mogło konsolę sprzedawać jako
komputer, który użytkownik mógł dowolnie programować i rzekomo miało to potem doprowadzić do zmiany właśnie tego prawa w Europie. Ale jak mówię, nie byłem w stanie potwierdzić rzeczywiście, czy była to prawda. Niektóre źródła mówią, że tak było, a niektóre źródła mówią, że wcale tak nie było. Więc ciężko mi powiedzieć, ale z drugiej strony jestem sobie w stanie wyobrazić, że taka historia również mogłaby być prawdziwa. Trzeba też pamiętać o tym, że w roku 2006 PS3 było naprawdę bardzo mocnym urządzeniem o architekturze PowerPC, więc jeżeli ktoś chciał kupić komputer, który miał całkiem niezły stosunek ceny do wydajności i chciał korzystać z Linuxa, a w tamtych czasach wiele dystrybucji czy pakietów było właśnie kompilowanych również pod architekturę PowerPC, no to mógł to być całkiem rozsądny deal. Więc można powiedzieć, że dzięki tej funkcji Sony trzymało naraz kilka srok za ogon. No i było wszystko spoko, do momentu te sroki nie zaczęły Sony w tą rękę dziobać. Bo jak tam mawiają, nic co piękne nie trwa wiecznie i funkcja OderOS została usunięta przez Sony w pamiętnej łatce 3.21. Dlaczego tak się stało? Już tłumaczę i objaśniam. Otóż wszystko za sprawą hakera o pseudonimie Geohat, który wcześniej był znany w świecie IT jako jeden z tych gości, który jako jeden z pierwszych napisał jailbreaka na iPhone'a. Otóż Geohat kupił sobie PS3, bawił się właśnie funkcją OderOS i w 5 tygodni znalazł lukę, która pozwoliła mu nie tylko przejąć kontrolę nad całą pamięcią konsoli, ale również uzyskać dostęp do procesora RSX, czyli tego graficznego. I właśnie to był moment, kiedy Sony narobiło w gacie, bo przypominam, w tamtym czasie jeszcze nie istniało żadne custom firmware czy CFW, które umożliwiałoby właśnie skrakowanie PlayStation 3 czy uruchamianie pirackich gier. I właśnie Sony w panice wyrzuciło nagle tą funkcję systemu, bo obawiało się, że albo hakerzy znajdą sposób, żeby za pomocą Linuxa uruchamiać gry, które były pisane z myślą o PlayStation 3, albo właśnie przez to, że mają pełny dostęp do pamięci, będą mogli w dużo prostszy sposób napisać jailbreaka, który umożliwi właśnie piracenie gier bezpośrednio pod systemem Sony. I właśnie bardzo szybko po opublikowaniu szczegółów przez Geohat Sony wypuściło tą pamiętną łatkę, wywaliło tą funkcję z systemu, no i jako taki totalny malutki bonusik wytoczyli pozew przeciwko Geohatowi. Yo, it's Geohat! And for those that don't know, I'm getting sued by Sony. Generalnie był to też taki moment przełomowy, kiedy społeczność homebrew się wkurzyła i wtedy tak naprawdę zaczęło się łamanie zabezpieczeń PlayStation 3 na porządnie. Oczywiście część programistów chciała tylko przywrócenia funkcji OderOS i dlatego łamali konsolę, a drudzy byli tak zdenerwowani, że chcieli Sony zrobić na złość, więc zaczęli łamać system operacyjny konsoli po to, żeby umożliwić odpalanie pirackich gier, po to, żeby Sony zaczęło tracić pieniądze. Oczywiście po jakimś czasie programiści i złamali zabezpieczenia systemu Sony i również byli w stanie przywracać funkcję OderOS w ograniczonym stopniu, ale tak de facto cała sprawa miała jeszcze jeden ciekawy finał. Otóż w Stanach Zjednoczonych konsumenci złożyli pozew zbiorowy przeciwko Sony właśnie dlatego, że tą funkcję skasowali. Początkowo Sony miała wypłacić każdemu poszkodowanemu $65, potem $55, a finalnie sprawa skończyła się tak, że Sony musiało każdemu wypłacić zawrotne $10. Żyjemy w społeczeństwie. No i teraz płynnie przechodzimy do tego, jak wygląda status w roku 2021. Da się uruchomić funkcję OderOS? Okazuje się, że tak, można w ograniczonym stopniu przywrócić funkcję OderOS na konsoli PlayStation 3 Fat i PlayStation 3 Slim. Aczkolwiek nie jest to to, czym było właśnie w latach początkowych. Nie działa to dokładnie tak samo. Dalej nie mamy dostępu do procesora RSX i dalej jest to stosunkowo dość ograniczone doświadczenie. Ogólnie też przywrócenie funkcji OderOS nie jest aż tak banalne, jak mogłoby się wydawać i wymaga to poświęcenia troszeczkę czasu, żeby taką funkcję przywrócić na konsolę. Ja osobiście korzystałem z pisanego poradnika oraz poradników wideo w tym celu. Będziecie je mieli podlinkowane w opisie, tak jak mówiłem. Nie chciałbym tutaj za bardzo wchodzić w same szczegóły przerabiania konsoli czy instalowania faktycznie Linuxa, bo uważam, że to akurat w tym wszystkim jest najmniej ciekawe, że o wiele ciekawsze jest to, jak ten Linux faktycznie działa i co można z nim zrobić. Natomiast tak skrótowo opowiem, jakie kroki trzeba wykonać, żebyście mieli po prostu świadomość, że nie jest to
od tak rzecz do zrobienia. Otóż w pierwszej kolejności musimy nasze PlayStation 3 jailbreakować, następnie musimy włączyć flagę QA, potem musimy zdowngrade'ować nasz custom firmware do wersji 4.81.2, następnie musimy ponownie przeinstalować naszego Rebook Toolboxa. Najlepiej byłoby też zmienić kernel z konsumenckiego na deweloperski, czyli DEX, chociaż teoretycznie można również wykorzystywać ten kernel konsumencki. Następnie musimy spartycjonować cały nasz dysk, co wiąże się z utratą wszystkich danych, które mieliśmy wcześniej na PlayStation 3. No i dopiero wtedy możemy przystąpić do instalacji Linuxa. Tak więc kroków, żeby tą funkcję przywrócić, jest naprawdę sporo. Ja osobiście skorzystałem z dystrybucji Red Ribbon, która została właśnie przygotowana z myślą o PlayStation 3 na podstawie Debiana. Tak de facto to jest to chyba po prostu Debian z prekonfigurowanym środowiskiem graficznym, aczkolwiek żeby oszczędzić sobie troszeczkę czasu, właśnie z niego skorzystałem. Ogólnie największym problemem używania Red Ribbona w roku 2021 jest to, że praktycznie wszystkie repo, które były, już są dawno martwe. No bo kto normalny w dzisiejszych czasach próbuje się bawić Linuxem na PS3? Sam Debian przestał hostować oficjalnie te pakiety PowerPC na swojej stronie, więc żeby praktycznie w ogóle móc zainstalować jakiekolwiek zewnętrzne aplikacje na Linuxie na PlayStation 3, musimy zmienić nasze adresy w repozytorium i musimy skorzystać z tych, które są w archiwum. Tutaj macie na ekranie wypisane, co trzeba wpisać do jakiego pliku, żeby w ogóle móc z powrotem instalować pakiety. No i nie przeciągając dalej, zbutujmy się do systemu Red Ribbon i zacznijmy się nim bawić. Voilà, moi drodzy, mamy tutaj PlayStation 3. Musimy sobie wybrać z naszego menu Rebug Toolboxa. Ok, w momencie, gdy już mamy Rebug Toolboxa, możecie zobaczyć, że moje PlayStation 3 jest na firmware 4.81.2 i na kernelu deweloperskim DEX. A jeszcze w ramach takiej ciekawostki, ta cała PS3 korzysta teraz z dysku SSD. Bo akurat taki miałem pod ręką, więc jeszcze wyszedł nam upgrade swoją drogą. No i nas interesuje funkcja boot other OS. No i my sobie użyjemy tych patchy, które wcześniej zastosowałem. No i czy na pewno chcemy załadować? Tak. No i w tym momencie ja sobie będę używał myszki i klawiatury, które mam podłączone do PlayStation 3. Jak sami widzicie, już nam się Petit Boot odpalił, więc możemy sobie załadować nasz system. I jak sami widzicie, nasza dystrybucja Red Ribbon się ładuje, chociaż to w sumie jest tak naprawdę Debian, ale okej. Okay. Moi drodzy, tada! Oto mamy nasz pulpit normalnie Linuxowy na naszym PlayStation 3. Jak widzicie, mamy tutaj szereg aplikacji. Żeby nie było, że wam ściemnią, odpalimy sobie najpierw terminal. Jak sami zresztą widzicie, nie mamy tutaj akceleracji graficznej, więc okienka chodzą sobie tak średnio. No ale gdy wrzucimy sobie screenfetcha, no to możemy zobaczyć, że mamy tutaj praktycznie Debiana, który działa na kernelu 3.12.6, który jest właśnie zmodyfikowany pod PlayStation 3 przez Red Ribbon, tutaj nie mamy XFCE, tylko LXDE. No i mamy nasze 221 MB RAMu. Właśnie mamy bardzo mało RAMu, co za tym idzie, konsola będzie musiała dość często swapować w momencie, gdy będziemy chcieli uruchomić jakieś usługi, ale samo przynajmniej idlowanie systemu nie zżera nam jakoś bardzo naszego procesora. No to w pierwszej kolejności może zajmijmy się samą przeglądarką internetową, którą mamy tutaj. Może sprawdzimy sobie, czy działa na przykład moja strona internetowa. Jak sami widzicie, normalnie się renderuje, pomimo że mamy tutaj jakąś dość starą wersję przeglądarki. Cóż, no wygląda na to, że działają rzeczy. Chociaż prawdę mówiąc, nie działa to zbyt szybko, zwłaszcza gdy przejdziemy na taką podstronę, na której jest zaembedowany jeszcze odtwarzacz YouTube'a, to jak widzicie, cała strona nam troszeczkę zamarła. Niestety nie da się za dobrze korzystać z natywnej wersji YouTube'a, zaraz sprawdzimy sobie na InVideos. Przede wszystkim, jak mówiłem, mamy dość spore problemy z RAM-em, bo już mamy ponad 177 mega na słapie i prawie cały RAM nasz jest zawalony. No w każdym razie od biedy, gdyby się chciało, no to jakiejś strony dałoby się poprzeglądać. No YouTube sam sobie niespecjalnie działa, instancja InVideos również widzę, że nie pozwala nam odtworzyć, po prostu mamy zbyt starą wersję przeglądarki, żeby cokolwiek chciało się nam tutaj uruchomić. No oczywiście moglibyśmy sobie najpierw pobrać taki film, no i potem go odtworzyć. No dobra, słuchajcie, pobrałem ten filmik, jestem ciekawy, czy to zadziała.
Mamy jakiś odtwarzacz wideo tutaj. Okej, działa i nawet jest dźwięk. Nawet możemy sobie sterować głośnością. No, full screen może nie do końca działa, ale przynajmniej w okienku, jak sami widzicie, śmiga to nie najgorzej. Nie wiem, dlaczego się nie chce to skalować, ale hej, to działa. W ogóle napisałem tutaj prosty kod HTML i postawiłem tutaj serwer Apache 2, więc teoretycznie teraz PlayStation 3 działa jako hosting do bardzo prostej strony www i sprawdzimy sobie, czy to zadziała. Jak sami widzicie, wpisałem sobie tutaj na telefonie lokalny adres PlayStation 3. No i jak widać, wyświetliła nam się treść strony, więc cóż, od biedy moglibyśmy wykorzystać PlayStation 3, żeby była naszym hostingiem stron www. Chociaż prawdę mówiąc, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę pobór mocy takiego PlayStation 3, to myślę, że Raspberry Pi mogłoby się okazać troszeczkę lepszym rozwiązaniem. Przynajmniej RAMu ma więcej. Moi drodzy, oczywiście nie mogłem się powstrzymać i musiałem spróbować uruchomić Minecrafta. Ale jak sami widzicie, niestety dostajemy błędami Java i próbowałem tutaj różne wersje klientów starych, nawet z bety i żaden niestety, nawet beta klient z Minecrafta nie chciał się tutaj uruchomić. Niestety, wielka szkoda, ale co spróbowałem zrobić, to uruchomiłem serwer z Minecrafta. Jak widzicie, konsola serwera się uruchamia i sam świat nawet zaczyna się generować, ale trwa to tak niemiłosiernie długo, że no jest to totalna masakra, ale działa, słuchajcie, to działa, się przynajmniej uruchamia, chociaż nie wyobrażam sobie totalnie grać na serwerze z Minecrafta, który ma zaledwie 200 mega RAMu. Ale to działa, w sensie się uruchamia, więc no, to już jest coś. Ale skoro o graniu mowa, może spróbuję uruchomić jakąś grę. Otóż, moi drodzy, zainstalowałem tutaj Open Arenę na PlayStation 3 bez pełnej akceleracji 3D, więc jak sami widzicie, działa to wprost fantastycznie. Mamy jakieś pół FPS-a na... Patrzcie, ruszam myszką, nie? Jedna klatka generuje się chyba z 10 sekund, ale się uruchamia, tak? Więc... no... I na tym chyba to będzie koniec, bo... Okej, zabite. Ale słuchajcie, co zrobiłem. To pobrałem emulator konsoli NES. Okej, chyba działa, tylko nie mam zielonego pojęcia, czemu są takie kolory. Chyba wolno działa. Okej. No jakbyście chcieli pograć w Mario na slow motion w maciupkim okienku. Czy damy radę zabić gumbę? Pyk! I gumba zabita, słuchajcie. Oczywiście nie ma to kompletnie sensu, bo pod PlayStation 3 można znaleźć normalne emulatory NES-a i działają one super. I przypominam, nie mamy tutaj akceleracji w ogóle grafiki, dlatego działa to tak, jak działa. Ale fajnie, że w ogóle się uruchamia. I słuchajcie, ostatni temat, który również został podesłany przez niektórych z was. Czy na PlayStation 3 da się coś kopać? Wiadomo, modny temat kryptowalut. Odpowiedź tak, aczkolwiek też i nie. Otóż jest w ogóle napisany dedykowany miner pod PlayStation 3, nazywa się SelfMiner, który właśnie kopie jakby na procesorze od PlayStation 3. Jednakże, z tego co rozumiem, on chyba został w ogóle zaprojektowany pod tą starszą wersję od ROS, gdzie mieliśmy pełny dostęp do tych 6 procesorów SPE. Otóż problem polega na tym, że w momencie, gdy mamy teraz tą wersję, ja sobie wylistuję nasze urządzenia. W ogóle nie mamy tutaj urządzenia SPE, mamy tylko jakieś SG0. SPE w ogóle się tutaj nie pokazuje, więc co za tym idzie, nie mogę w ogóle uruchomić tego SelfMinera. Ale tak, był
Czy się opłaca? Totalnie nie. PlayStation 3 bierze za dużo prądu i jest zbyt mało wydajne, żeby w ogóle opłacało się na nim kopać cokolwiek w dzisiejszych czasach, ale jako ciekawostkę, tak, było coś takiego i projekt do dzisiaj jest na GitHubie, także no, z ciekawości można sobie popatrzeć. W każdym razie możemy również bez problemu sobie instalować nowe pakiety, przykładowo ja teraz instaluję sobie Gimpa, no i w momencie, gdy sobie podmienimy adresy w naszym sources list, no to działa to wszystko bez problemu. O, tryb jednego okna. Możemy sobie coś porysować. O, no troszeczkę powoli działa z opóźnieniem, jak widzicie. Przez brak akceleracji, ale hej, no pff, od biedy może coś by się dało w tym gimpie zrobić. Ale to śmiesznie wygląda, jak z takim opóźnieniem to robię. Jakby taka jakaś ładna animacja się tu tworzyła, słuchajcie. Ale też jest i działa. Tak więc, moi drodzy, myślę, że jest to naprawdę coś niesamowitego, bardzo ciekawy projekt i cieszę się, że udało mi się faktycznie tego Linuxa odtworzyć. Chociaż przyznam wam się szczerze, że troszeczkę dłużej z tym wszystkim mi zeszło niż się początkowo spodziewałem. Tak naprawdę obecnie największym problemem tego Linuxa na PlayStation 3 nie jest wcale brak akceleracji. Moim zdaniem największym problemem póki co jest właśnie brak pakietów pod architekturę PowerPC i de facto jeżeli chcielibyśmy jakąś nowszą paczkę, to wszystko powinniśmy sobie skompilować, bo po prostu nikt już nie kompiluje pod PowerPC. Tak naprawdę idealnym rozwiązaniem, gdybyśmy chcieli wyciągnąć 100% możliwości z takiej konsoli, byłoby postawić na Ingentu jakąś inną maszynę do cross-kompilacji i po prostu ładować sobie te wszystkie paczki tutaj na konsolę bezpośrednio. Wtedy na pewno można by było ją zmusić do tego, żeby lepiej radziła sobie z odtwarzaniem treści w internecie. Przypuszczam, że wtedy YouTube przez nakładkę InVideo zdziałałby bez problemu. Przypuszczam, że wtedy moglibyśmy również uruchomić Messengera, czy Telegrama, czy innego Signala na takim PlayStation 3 i mógłby służyć jako komunikator. Oczywiście to wszystko jest mega ciekawostka i raczej nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wykorzystywał PlayStation 3 jako komputer w roku 2021. Ale myślę, fajnie wiedzieć, że taka opcja była oficjalnie dostępna, teraz jest nieoficjalnie dostępna i że w jakiś tam sposób można było wyciągnąć z konsoli dodatkowe możliwości. No bo serwer www hostowany na konsoli to jest coś. Gdyby ktoś z was chciał troszeczkę dokładniej zgłębić te aspekty, o których mówiłem wcześniej, to przypominam, że w opisie macie dużo linków ze źródłami, także tam możecie sobie doczytać i pooglądać znacznie więcej. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS. What?